No to pani znaczy, ja już wtedy nie wiem, co ja mam robić. Bo w końcu co będzie mi potrzebne do tej podróży, abym bezpiecznie dojechać. Dobry panie. Ma pan przy sobie ten bilet? Mam tu gdzieś był test. Trochę podjął się, ale mam przy tym. No właśnie. I tutaj czytam. Ze Stasiem Kostką do nieba. No właśnie, do nieba. Do nieba. To ja pan chciał do nieba poruszyć na rowerze? No rzeczywiście, niemożliwe to jest, żeby na rowerze dotrzeć do nieba. Tym bardziej na rowerze. Nie ciężko by było na rowerze do nieba dojechać. Też nie, ale może tak na bardzo, jak przechwycił z górki, tam leciał. Kawałek może i chmurki pan uszarpnął, ale upadek był wielki. Wie pan co? Od początku już chciałem panu powiedzieć, ale pan swoje biegał w jedną, w drugą stronę. Jest taki środek transportu, który każdy z nas ma i którego każdy z nas może używać. To jest modlitwa. Modlitwa. To jest modlitwa. Wie pan, co to jest modlitwa? No tak, gdzieś słyszałem o modlitwie, ale tak doskonale to nie wiem, co to jest modlitwa. To jest najpiękniejszy środek transportu, którym możemy dotrzeć do celu tej podróży, którą pan się wybiera. Wie pan co? Chodźmy kawałeczek tutaj niedaleko z kościół. Pokażę panu, jak tym środkiem transportu się posługiwać. Tutaj odejdźmy do kościoła. O, tu akurat ja tutaj nie. Tylko mówimy o kościele. Odejdziemy do bliżej ołtarza i klękniemy. Mamy stary jest. No właśnie, co kościele robimy? No, modlimy się. No właśnie, ale... Ale przełożniąc, babeczka, przepraszam. I uwaga, uwaga, odpalamy na środek transportu. W imię Ojca, i Ojca, Syna, i Syna, i Ducha Świętego, Świętego. Amen. I zaczynamy jazdę w kierunku Pana Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Gasimy na środek transportu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bolało? No nie bolało. Piękna podróż. Poczuł pan coś? Oczywiście takie wyjątkowe ciepło i tę miłość Pana Boga, o której Pan mówił, którą ja muszę spakować. I dalej Pan sądzi, że będzie Pan potrzebny nowy, Nie. Teraz wiem, że będzie potrzebna mi modlitwa, aby odbyć najpiękniejszą podróż do Pana Boga. To właśnie panu chciałem powiedzieć. Można